premiery książki Radykalni minęło już 16 lat. Czy dzisiaj byłeś w stanie powiedzieć o sobie, że jesteś radykalny w jakimkolwiek aspekcie? Ja nigdy nie powiedziałem o sobie, że jestem radykalny. Nie przypominam sobie w ogóle takiego słowa, żebym użył je kiedykolwiek. Ja zadaję to pytanie dlatego, że najnowsza płyta Budzego i Trupiej Czaszki, Mor, która się ukazała nieco miesiąc temu i z powodu premiery, której się dzisiaj spotykamy, jest moim zdaniem chyba najbardziej radykalna muzycznie od długiego czasu. Czy byłbyś w stanie się zgodzić z tym stwierdzeniem? To tak, no według mnie jest to najostrzejsza płyta, jaką w życiu nagrałem, tak mogę powiedzieć. Mam 51 lat i wiele płyt już nagrałem i to ostrych. No to ta według mnie jest najostrzejsza, ale co ciekawe, ta płyta miała być jeszcze ostrzejsza. Ale ja na początku myślałem sobie, żeby to była taka turpistyczna opera, tak sobie to wyobrażałem. I chciałem zaangażować do tego projektu moją znajomą śpiewaczkę operową, Małgorzatę Godlewską, ale to, co sobie już wyobrażałem w ogóle, co to ma być, to przeraziło mnie w ogóle i postanowiłem zrezygnować na razie z tej turpistycznej opery i nagrałem konwencjonalną płytę, no w jakimś sensie tam czadową. Natomiast jak tak patrzę na to, co do tej pory zrobiłem, to jest najostrzejsza płyta, na pewno. Bezwzględnie w ogóle. Od premiery pierwszej płyty Trupiej Czaszki Uwagi Józefa Balki minęło już 9 lat i część tekstów na morze nawiązuje, może się kojarzyć z tekstami tego jezuity. Czy to jest celowy zabieg, czy te teksty po prostu same z siebie się urodziły? Te teksty urodziły się same z siebie, ale no trudno jakby nie nawiązać w jakimś tam sensie, nie? No fakt faktem, że pierwsza płyta Trupiej Czaszki to były teksty genialne zresztą księdza Józefa Baki. I ten charakterystyczny, prawda, turpistyczny humor i ta groteskowość jego niezwykła. Mi się wydaje, że tak w dwóch utworach gdzieś tam można by, nie wiem, taki utwór jest tutaj, Demoner na przykład, Ropa na czole, tam takie rzeczy, że można by nawiązać do, to znaczy, że nawiązuje tutaj do tej pierwszej płyty. Ale według mnie ta płyta, bo ktoś może powiedzieć, to jest kontynuacja tej pierwszej. Nie. Nie jest to kontynuacja pierwszej płyty. Według mnie Mor jest kontynuacją płyty Osobliwości, mojej płyty solowej. Jeżeli bym miał mówić, że coś tam kontynuuje, prawda? No to kontynuuje Osobliwości. Moje pierwsze skojarzenie z kontynuacją to był Der Prozess. Chociażby ten koncert na... Nie mogę się zgodzić. Na Luxfeście, wizualnie, całe brzmienie i w tym momencie pytanie, jak bardzo, jak dużo dał zespół, który jest zupełnie inny niż na Uwagach Józefa Balki. Jest trzech muzyków, czy to bardziej była twoja wizja, którą ci muzycy spełniali, czy po prostu to było przenikanie się i bardziej właśnie coś w stylu Killing Joke się urodziło niż takiego punk rocka, z którym może się kojarzyć jeszcze pierwsza płyta? No na pewno, że Uwagi Józefa Baki to był taki prosty punk rock, to co tu gadać, no taki wręcz ordynarny mogę powiedzieć, natomiast Mor już taki ordynarny nie jest, mi się wydaje, jest to znacznie ostrzejszy, ale jest w pewnym momencie wyrafinowany. Tutaj mówiłeś o procesie. To nie jest tak wyrafinowana płyta jak proces. I taka nie miała być. Tutaj chodziło bardziej o inny rodzaj ekspresji, tak bym to powiedział, nie? O prostszy rodzaj ekspresji niż... No bo płyta Der Prozess, tutaj może, jak ją można w ogóle... jakiś taki progresywna muzyka w ogóle to jest jakaś, chyba jakiś rock progresywny. Tak mi się wydaje. Chodzi mi o proces, nie? Natomiast tutaj... To ja nie wiem, jak to nazwać, nie? Natomiast jeżeli chodzi o muzyków, z którymi gram, no to wiadomo, to są muzycy związani z armią, a także no, Franz, szczególnie gitarzysta. Tutaj chcę zwrócić uwagę na brzmienie gitary, które jest zupełnie całkiem nowe w tym wszystkim, że jeszcze nigdzie nie brzmiała ta gitara. No, jest bardzo potężna. No, jest potężna i tutaj no, to jest... spowodowane tym, że użyliśmy tych dobrych fuzów takich z firmy Dev by Audio. No i to wszystko słychać. Natomiast sama płyta zrodziła się przypadkiem, bo ja nie miałem zamiaru nagrywać takiej muzyki już tak naprawdę. I samo to jest zaskoczenie dla mnie. Ja zostałem podpuszczony, tak mogę powiedzieć, nie? Przez Annę Żochowską. Gdyby nie Anna Żochowska, ta płyta by nie powstała. To jest moja znajoma, która mi zaproponowała rok temu, żebym napisał muzykę do tekstów Ziutka Szczepańskiego, nie? Ziutek Szczepański, żołnierz z batalionu Parasol, powstaniec warszawski, autor słynnego Płacyku Michla.
Ale ja się nie paliłem do tego, bo ja ostatnio dużo zrobiłem rzeczy. Nawet z Armią graliśmy, Pałacyk Michla, do projektu Gajcy napisaliśmy muzykę. Jakoś tak się nie paliłem do tego, ale ona powiedziała mi, ale chociaż przeczytaj teksty. Przeczytałem te teksty i w ogóle byłem zachwycony tymi tekstami, bo ja się zupełnie nie spodziewałem czegoś takiego. Ja się spodziewałem trochę takich pełnych patosów, jakichś patriotycznych tekstów, a tu są po prostu jakieś groteskowe i takie pełne wisielczego humoru, takie wiersze jakieś, no Dziadobójca, no na przykład. I to bardzo, no, bardzo mi się to spodobało i powiedziałem, że chętnie to zrobię. Tylko zastanawiałem się, pod jakim szyldem jakby, jak to, bo takie teksty od razu trochę z Baką mi się skojarzyły, ten taki dystans, no, wisielczy humor taki. I sobie pomyślałem, a może by właśnie Trupią Czaszkę tak na chwilę i zagrać, trzy numery nagrać. I w ten sposób powstał jak Feniks z popiołów, z półtrupia Czaszka. Rok temu i nagraliśmy singla, trzy utwory i one się też znalazły na takiej składance Wspomnij Ziutka. Ale sami też wydaliśmy oryginalnego singla takiego. No i muszę powiedzieć, że praca nad tym singlem tak nam się spodobała i wyzwolona została jakaś w czasie tej sesji, jakaś tak potężna energia, że pomyśleliśmy, że fajnie by było, że a zróbmy jeszcze parę nowych utworów. Nie ma, zróbmy parę nowych utworów. I z tego wyszło, że zrobiliśmy 16 nowych utworów, a nawet więcej, bo nie wszystkie na tego Mora weszły. I tak powstał tenże Mor. Dzisiaj ma się odbyć właśnie premiera teledysku do utworu Heres. I czy na przykład zastanawiałeś się kiedyś nad tym, gdyby Trupia Czaszka była zespołem anonimowym, gdyby nie było wiadomo, że jego wokalistą jest Tomasz Budzyński, również wokalista Armii i innych projektów, czy ta muzyka nie byłaby zbyt radykalna, taka ostateczna powiedzmy, czy w ogóle odbiorcy w Polsce są w stanie zrozumieć taką muzykę, myślisz? Wiesz co, ja w ogóle się na to nie zastanawiam, o tak, tak prawdę mówiąc. No, robię to, co akurat w danej chwili mnie kręci i tak jak ci powiedziałem, akurat taka energia powstała w czasie nagrań, że powstał ten Mor, nie? Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka mogła być jeszcze ostrzejsza, gdybym zrobił to, co myślałem. Ale czy w Polsce jest odbiorca na tego typu muzykę? Mi się wydaje, że w ogóle taka muzyka no nie służy na co dzień, prawda, do słuchania. Tak sobie, że włączę sobie i tak sobie po domu połażę i słucham tego Mora. Mi się wydaje, że on jest zbyt straszny tak naprawdę i w warstwie tekstowej i też muzycznej jest dosyć taki no wręcz niszczący momentami. No. To nie jest płyta do słuchania codziennie po 5 razy. W przyszłym roku odbędzie się 20. rocznica premiery płyty Trio Dante. Na forum ktoś wyszedł z pomysłem, żeby podobnie jak w przypadku trasy Legendy zrobić właśnie Armia gra Trio Dante. Na co odpowiedziałeś, że trudno jest to zorganizować. Jak to jest w ogóle możliwe, że zespół, który gra od prawie 30 lat, ma problem, żeby w Polsce zorganizował trasę wspominkową, tak to nazwijmy? No ja mogę tylko powiedzieć tak, że rzeczywiście mija już 20 lat od powstania tej płyty, którą ja uważam za jedną z największych osiągnięć moich w życiu. I jasne, żebym chciał zagrać taką trasę, bo to jest wspaniała muzyka przede wszystkim. Granie takiej do fajnej muzyki to jest duża przyjemność. No ale niestety nie widzę tutaj w ogóle żadnych szans na zorganizowanie takiej trasy, bo wydaje mi się, że publiczność w naszym kraju nie jest zainteresowana taką muzyką w ogóle. Chodzi mi o to, że to komercyjnie się zupełnie nie udało. No ja muszę powiedzieć, muszę z czegoś utrzymać moją rodzinę, więc nie mogę się porywać na takie rzeczy jak Trio Dante. Ale powiem szczerze, że to jest straszne wprost, że taka muzyka nie znajduje jakby odbiorców w tym kraju. No wiem coś o tym, bo trochę jeździmy i gramy, no. Graliście trasę, tak jak już mówiłem, z Legendą, graliście też taką trasę wspominkową Podróż na Wschód, które jeszcze koncerty trwają i tak przez te 2 lata, patrząc na publiczność, co możesz powiedzieć, czy publiczność Armii starzeje się razem z zespołem Armia, czy jednak jest napływ tej świeżej krwi i cały czas młodzi ludzie chcą docierać do tego, czy jednak frekwencyjnie to jest 30 plus? I to ja mogę powiedzieć tak, że no, graliśmy 2 lata temu trasę Armia gra Legendę z okazji, prawda, jubileuszu, prawda? Bardzo dobrze ta trasa wyszła, a teraz jesteśmy w trasie Podróż na Wschód i ta trasa jest jeszcze lepsza.
Bardzo mi się podoba w ogóle ta formuła grania Podróży na Wschód, gdzie są inne aranżacje trochę utworów, jest poszerzony skład. Mówiąc szczerze, mógłbym grać z Armią do końca życia taką muzykę. Są kapitalne koncerty po prostu. O, jeszcze mogę powiedzieć tak, nigdy mi się tak dobrze nie grało z zespołem. Chyba nigdy, naprawdę. Ale niestety, ta trasa jest komercyjną klapą, tak można powiedzieć. Mówię o Podróży na Wschód. Paradoksalnie, nam się najlepiej gra, a to jest komercyjna klapa, nie? Ale co ja mogę powiedzieć? No, nie wiem, czy będziemy w ogóle nagrywać następne płyty z Armią już. Właśnie No. moje następne pytanie No. było takie, że od czasu procesu i płyty Freak już minęły 4 lata. Rzeczywiście jest taki zastój, że. To nie jest zastój. To jest, ja ci powiem, bo dla mnie ja Znaczy, to chodzi bardziej non-stop o nagrywam. zastój taki No. odbiorczy, tak to Ja, nazwijmy. nie, to ja ci mogę powiedzieć tak. Ja nie wiem, czy tutaj w tym zespole nie zostało powiedziane wszystko, co już mamy do powiedzenia. Mi się wydaje, że styl ten tak zwany armijny, jakby go nie nazwać, został już na płycie Proces doprowadzony do jakby do końca. Tak mi się wydaje, nie? Płyta Freak jest zupełnie czym innym, jak sami wiemy, z jakimś chęcią wyjścia gdzieś poza ten armijność tą, prawda? I ja zresztą ja jestem bardzo zadowolony z tej płyty. Niemniej jednak ona nawet wśród fanów naszych, wśród wielu, nie uzyskała jakiejś popularności. I ja sobie tak myślę, że co my jeszcze możemy z Armią grać, nie? Mnie osobiście ciągnie w stronę muzyki takiej improwizowanej, nie? Ale to jest tutaj już w naszym kraju. To ja nie wiem, gdzie to można by taką muzykę grać. Ja ci powiem tak, ja bym chętnie płytę z Armią nagrał, ale nie widzę możliwości koncertów z taką muzyką, nie? Jaką my chcemy grać, jaką ja bym na przykład chciał grać. Przy czym tutaj jakoś artystycznego zastoju to nie ma żadnego, bo ja solowe projekty cały czas nagrywam, no i teraz Mor na przykład, więc tak. A nie masz takiego No. właśnie wrażenia, że fani na koncertach Armii, jak już są, to czekają właśnie na Niezwyciężonego, na Trzy Bajki, a ten nowy, no, moim zdaniem koncerty z czasów procesu były naprawdę świetne. Bardzo wielka szkoda, że żadne DVD z tego nie wyszło, bo to naprawdę z momentami byłem na koncercie w Jarocinie, gdzie był taki padający deszcz, taki parateatralny koncert, jeszcze na początku z tą grupą dzieci z tyłu. To naprawdę wyglądało fajnie. Ja bardzo dobrze, że to spytałeś, bo tutaj jest pewien problem prezentacji, nie? I także to jest związane z płytą Mor, nie? Że w czasie trasy, no trasy, to paru koncertów, płyty Proces, ja chciałem stworzyć pewnego rodzaju takie multimedialne, parateatralne widowisko. I gdzie niegdzie to się nam udało. Ale to są potrzebne warunki, żeby można było na przykład specjalne światła, takie bardzo teatralne ustawić, wizualizację dużą i tak dalej. Niestety to wszędzie się tak nie da zrobić. Ja marzyłem, żeby to grać takie koncerty w teatrach, gdzie jest cała taka infrastruktura, prawda, właśnie do tego, do tworzenia takiego ekspresyjnego spektaklu jakby, nie? Ja tak to widziałem, ja widziałem tak proces w ten sposób. I powiem szczerze, że okazało się, że mamy propozycję grania po klubach, tylko takich z barem piwnym obok. I ja zauważyłem, że po trzech, czterech koncertach, że to kompletnie nie ma sensu. Ja tutaj flaki po prostu z siebie wypruwam, za przeproszeniem. Rozumiesz, jakoś staram się ten, a publika pije sobie piwko obok. Ja powiedziałem, że w ogóle pierdolę coś takiego, rozumiesz? I takie koncerty. I przestaliśmy grać proces w ogóle wtedy z tego powodu. Ponieważ, no właśnie jak mówię, z jednej strony się strasznie ja emocjonalnie wykańczałem wtedy, a z drugiej strony widziałem, że to jest zupełnie, nie o to chodzi, że ten projekt, proces, ta płyta potrzebuje innej oprawy. I to jest po prostu tak jakby, nie chcę tu mówić rzucanie pereł przed wieprze jakieś i tak dalej, bo to nie o to chodzi, nie? Ja wcale tak nie mówię o publiczności mojej, nie? Tylko chodzi, że to jest taka tylko namiastka była, nie? Rozumiesz. I to samo jest płytą Mor. Ja uważam, że ten pewien rodzaj ekspresji i nastroju, jaki jest na tej płycie, to wymaga pewnej teatralizacji. O tak. I ja nie widzę tego granie w Poznaniu, w klubie, za przeproszeniem, takiej muzyki tutaj w klubie, nie wiem co, Blue Note czy coś. Kubazero.
albo u Bazyla. To ja nie widzę takich miejsc. Ja nie wiem, ile my koncertów to będziemy grali. Zagraliśmy pierwszy koncert w arenie, tutaj na festiwalu Lux Fest i ten koncert uważam za udany, bo udało się nam właśnie stworzyć tą atmosferę teatralną trochę. A wyobrażasz sobie koncerty drugiej czaszki w ogóle bez tego demonicznego makijażu, bez gestykulacji, bez wizualizacji z tyłu? Nie, nie chcę czegoś takiego robić. Bo ja, tak jak mówię, pewien taki rockowy, na przykład my w ogóle nie mówimy do publiczności, w ogóle nie pozdrawiamy jej nawet, nie uśmiechamy się, jesteśmy antyrockowym zespołem, o tak, z żadnego tego etosu rockowego nie prezentujemy, tylko nasz koncert jest widowiskiem. Musi być właśnie ten makijaż, te wizualizacje, te światła, ten nastrój, który jednak, mówiąc szczerze, sama muzyka nie jest w stanie wygenerować. Ja uważam, że tutaj aż się prosi, żeby właśnie stworzyć taki teatr, nie? No parateatr, no. I my do tego dążymy i no, w tej arenie uważam, że całkiem nawet się nam to udało. Jak widzę zdjęcia z tego koncertu, to jest całkiem fajnie. Publiczność była po prostu zmiażdżona. Tak mogę powiedzieć, zauważyłem. Stali po prostu tak z rozdziawionymi ustami po prostu. No. Od premiery książki Sunset Story już mijają 2 lata i zapowiadałeś, że chciałbyś się jeszcze sprawdzić kiedyś w pisaniu jakiejś prozy, czy coś nowego, tutaj jakieś plany, czy konkretne... Ja myślę o tym cały czas. Ja też muszę powiedzieć, mam o wiele takich projektów pozamuzycznych, film, bardzo bym chciał następny film nakręcić i to już nie byłby taki film... paradokumentalny, jak Podróż na Wschód, tylko byłby to film, normalnie fabularny film, taki film Golem, pracujemy nad takim filmem Golem tutaj z Łukaszem Jankowskim, ale no tutaj, jak mówię, to są potrzebne pewne fundusze, to jak je zdobędziemy, to nakręcimy. A jeżeli chodzi o książkę, to ja cały czas o tym myślę i myślę, że może w tym roku to uda mi się zrobić. Na wakacje, chciałbym na wakacje zdążyć, bo mam zamiar wystąpić na paru festiwalach filmowych właśnie i myślę sobie, że tam byłoby bardzo dobrze z tą książką być. Okej, to dziękujemy bardzo za rozmowę. Proszę bardzo.